Witajcie. U mnie dzisiaj troszeczkę chaos, ale i tak chciałam się z Wami spotkać przy książkach, więc zrobiłam sobie przerwę w sprzątaniu i organizowaniu popołudniowych zajęć, żeby opowiedzieć Wam o tym, co ostatnio przeczytałam. Zacznę od książki Krzysztofa Niewrzędy, Wariant do sprawdzenia. Nie jest to książka, po którą sięgnie każdy. Jest to lektura bardzo trudna i wymagająca od czytelnika dużej uwagi, ale jeśli już wejdzie w ten świat wykreowany przez pisarza, dostanie piękny obraz naszej rzeczywistości, ale też obraz tego, w jaki sposób nasza sprawność jest ulotna. Tutaj mamy do czynienia z bohaterem, który jest młodym mężczyzną, pełnym energii, buzującego w nim testosteronu. I pewnego dnia podczas bójki jest tak intensywnie zbity, że przez kilka dni leży nieprzytomny w szpitalu. Okazuje się, że ma uszkodzony kręgosłup. To uszkodzenie nie jest aż tak złe, że nie może odzyskać sprawności. Może kiedyś nauczyć się na nowo chodzić, ale traci w tym czasie znajomych, bo jest sfrustrowany i zły, że został sam wtedy, że nie narażali się dla niego. Jest zły na świat, że zamiast iść na studia, on musi stawiać pierwsze kroki. Z jednej strony mamy bohaterską walkę, wyczerpującą terapię. Z drugiej strony mamy depresję i oddawanie się lenistwu, bo w pewnym momencie przychodzi rozczarowanie, że każdy dzień walki to jest jak syzyfowa praca, jak wspinanie się na górę, a kamień i tak w pewnym momencie spada. I on zawsze będzie gdzieś z tyłu za rówieśnikami. To doprowadzanie się do stanu użytkowego, do funkcjonowania, przyjmuje pewnego rodzaju chorobliwą, jest pewnego rodzaju obsesją dla niego, bo on tak bardzo dba o swoje ciało, że staje się bardzo sprawny fizycznie, po pierwsze. Po drugie, na tyle jest sprawny, że teraz już nikt na dzielnicy mu nie może zagrozić. Mimo że uzyskał taką sprawność, to nie może się z nikim związać, ponieważ te wydarzenia sprzed lat sprawiły, że stał się impotentem. W tle mamy pewnego rodzaju wędrówki między teraźniejszością, przeszłością, przyszłością. Szafa, która znajduje się w nie wiadomo jakiej przestrzeni, niby to w piwnicy, niby to na strychu, ale z naciskiem raczej, że w piwnicy, bo rzeczy po ojcu gdzieś zostały, walizka z rzeczami po ojcu została zniesiona do piwnicy. I ta szafa gdzieś w tych rejonach labiryntów domowych, mieszkaniowych, bo to tak naprawdę nie dom, tylko mieszkanie, blokowisko, mieszkanie w blokowisku. W tym labiryncie gubi się i jednocześnie staje się portalem do innego świata. Takim portalem, jaki spotykamy w opowieściach z Narni. Tutaj przenieść się do przeszłości, do tego, żeby zobaczyć w lustrze ojca, pomaga maszynka po ojcu, taka stara z żyletką. To ona staje się pewnego rodzaju magdalenką, taką jak uprosta magdalenki są elementem. Ona wywołuje stare obrazy i sprawia, że bohater chce lepiej poznać ojca, którego stracił. Jak ta historia się kończy, musicie się przekonać sami. Jedno jest pewne, nie jest to powieść szablonowa, wymaga bardzo dużego skupienia. Jest jak puzzle,
które same nic nie znaczą, ale ładnie poskładane, dobrze dopasowane, tworzą piękną całość. I tak jest, samo jest z tą powieścią Krzysztofa Niewrzędy. Mamy tu bardzo wiele tematów dotyczących problemów społecznych, tego, w jaki sposób żyją grupy młodzieżowe, do jakich starć dochodzi. Mamy tu szowinistyczny obraz podejścia młodzieży, tego jak młodzież jest wychowywana do traktowania płci przeciwnej, jak ta płeć przeciwna też troszeczkę przedmiotowo traktuje partnerów. Wszystko jest w otoczce blokowiska. Krzysztof Niewrzęda kładzie nacisk, na początku właśnie kładzie nacisk, że to, w jakim otoczeniu my żyjemy, ma niesamowite znaczenie do tego, jak to nasze życie wygląda. Że czasami małe rzeczy, z którymi my nie mamy kontaktu, mają wpływ na to, że nasze życie wygląda tak, a nie inaczej. I tak jest właśnie w przypadku bohaterów. Ich blokowisko posiada klatki schodowe, a mogło przecież nie mieć, bo przecież jeden z architektów, który był wizjonerem, że w przyszłości blokowiska nie powinny mieć klatek schodowych, bo w epoce wind są one przeżytkiem. Na szczęście nie przeżył wojny. To jest taki wydźwięk, że na szczęście nie przeżył wojny i dzięki temu matki mogą być spokojniejsze, bo zbiegają po schodach zamiast czekać nerwowo na windy. Coś w tym jest, że małe rzeczy, jedna mała śmierć może zmienić losy wielu ludzi. Zdecydowanie polecam Wam tę książkę, bo jest ona, skłania ona do refleksji. Kolejną książką, która skłania do refleksji, w ogóle mam zatrzęsienie ostatnio książek, które nakłaniają do refleksji. Mam tomiki poezji, które po prostu, no nie mogę z nich wyjść, bo ciągle o nich myślę, ciągle je czytam, powracam i wyszukuję nowych elementów wartościowych. No i teraz książka Anny Sakowicz, dzisiaj właśnie jest premiera trzeciego tomu Jaśminowej Sagi. Wchodzimy tu w czasy, kiedy Polska jest wolna i niewolna. Już dawno jest po wojnie, już wszyscy, którzy mieli wrócić, wrócili. Rodzina jest w całości. Gdańsk zaczyna być takim miejscem, które wcale nie jest bezpieczne, mimo tego, że już dawno po wojnie. Zaczynają się protesty, prześladowania Żydów, zmuszanie do wyjazdów, wykluczania, strajki robotników, rosnące ceny, szarzyzna, brak towarów. I tutaj są różnorodne dzieje bohaterów. Ich losy są niesamowicie poplątane. Życie ich niesamowicie zaskakuje. Jest to powieść naprawdę niesamowicie życiowa. Bo zawsze mam też tak, że jak coś zaczyna się układać, to później zaczyna się psuć. I tutaj też bohaterzy mają dokładnie tak samo. Jak coś zaczyna się układać, to nagle musi się coś zepsuć, żeby była równowaga. Ale to psucie ma też dobre strony, bo na dłuższą metę okazuje się, że czasami takie psucie może przynieść inne relacje, może przynieść nowe znajomości, nadzieję na przyszłość. A wszystko to opisane na tle wydarzeń od 1968 roku do 2019, czyli bardzo aktualnych czasów. Mamy też tutaj obok strajków robotników, obok powstawania Solidarności, tworzenia się okrągłego stołu, kapitalizmu pędzącego, inflacji, jest też strajk kobiet, protesty kobiet są. Także wszystko to, co jest znane pokoleniu mojej mamy i moich dziadków, to wszystko tutaj znajdziecie. Wszystko to, co było ich czasem ich młodości. To wszystko jest zawarte w tej książce i naprawdę warto sięgnąć po wszystkie trzy tomy, bo to jest esencja naszego
życia, tego jak Polska kiedyś była niesamowicie różnorodna. Anna Sakowicz wykorzystuje pretekst opowiedzenia o najnowszych wydarzeniach i wprowadza nas w historię rodziny, życie głównych bohaterów, z tych sióstr Jaśmińskich, staje się pretekstem do tego, żeby pokazać nam, jak zmieniły się czasy, jak wiele musiało się zmienić, a jednocześnie wiele się nadal nie zmieniło. Oczywiście recenzje do książki, tak jak tej, jak i poprzedniej, znajdziecie w linku pod filmem. I kolejna opowieść to jest książka Tomasza Mantuły. Pisarz, który jest nikomu jeszcze nieznany. Pisarz, który jest bardziej lekarzem niż pisarzem. Jeśli myślicie o lekarzu, pisarzu, to bardziej wam się kojarzy z pisarką, lekarką, z Albeną Grabowską, a tym razem będzie o pisarzu, lekarzu, czyli Tomaszu Mantule, Listy do N, zapisane w sercu. I jest to niepozorna, niewielkich rozmiarów książka. Ma zaledwie 130 stron, nawet nie, 120 można by było powiedzieć. Do tego w tej książce znajdziemy liczne ilustracje. Każdy rozdział to otwiera ilustracja lub można byłoby powiedzieć, że każdy rozdział jest zamykany ilustracją, ale nie, otwiera. I otwiera ilustracja, bo spojrzałam na początek, każdy rozdział otwiera ilustracja. Ilustracje mają dla mnie wielkie znaczenie, ponieważ są to reprodukcje prac mojej córki. Ola ma autyzm i maluje właśnie takie niezwykłe dzieła. Nie są to prace realistyczne. Są to prace, które powstały przez wyciskanie, nakładanie farby wielowarstwowo czasami. I tak to właśnie wygląda. Więcej o jej pracach dowiecie się na jej stronie. Oczywiście też informacje pod filmem, jak znaleźć jej stronę i na blogu też. A jeśli chodzi o książkę Tomasza Mantuły, to jest to bardzo sentymentalna opowieść o tym, jak czas jest ulotny. Jak szybko mija wszystko to, co jest dla nas ważne. I jak mało jesteśmy uważni, za często, za mocno pędzimy. A w życiu jest ważny czas dla siebie i czas spędzany z bliskimi. Wypisałam sobie tutaj sporo takich ciekawych fragmentów, z którymi się z Wami podzielę w opinii. Też ją później zamieszczę pod filmem, żebyście mogli sobie zajrzeć. Jest rewelacyjna książka o tym, w jaki sposób ludzie przeżywają odchodzenie i to, jakie relacje budują. Polecam. Można książkę znaleźć na stronie fanpage'u Listy do N. Też Wam dam link do tego fanpage'u. A w Rawiczu niedługo będzie wystawa Oli Prac i spotkanie z Tomaszem Mantułą. I też bardzo polecam. Też właśnie przez fanpage można się skontaktować i wziąć udział w spotkaniu. No a teraz otwieranie paczuszek. Nie wiem, co jest w paczuszkach, ale otwieranie zostawiłam sobie na sam koniec. Jak słyszycie, dawcie taśmy. O, najpierw na pierwszy rzut idzie wydawnictwo Star z książką Pawła Maja. Jak ona wygląda, zaraz zobaczycie. Ja Wam o niej mogę już opowiedzieć. Muszę się upewnić, czy to na pewno ta książka. Bo zacznę opowiadać i się okaże, że jednak nie. Ale raczej tak. Tak, to jest to.
Jak wiecie, nie biorę książek pierwszych lepszych do patronowania. A książką Pawła Maja bardzo chętnie patronuję. Z bardzo prostego powodu. One zawierają rewelacyjne przesłanie o tym, w jaki sposób dzieci powinny budować relacje. O tym, że nie powinny krzywdzić nikogo i że można wiele problemów rozwiązać pokojowo. Tosia w Tarapatach. Stowarzyszenie Szeptaczy. To jest trzeci tom Tosi. Tosia to taka niezwykła bohaterka, która ma kontakt z światem magicznym. I właśnie wokół tego kontaktu ze światem magicznym toczy się cała opowieść wszystkich trzech tomów. Tym razem Stowarzyszenie Szeptaczy zabiera nas na spacer po Warszawie. Wszystko zaczyna się od dziwnych wydarzeń, od znikających syrenek. Dlaczego tak się dzieje? To musicie się przekonać, oczywiście czytając książkę. Jest ona rewelacyjną opowieścią o tym, o wszystkich legendach warszawskich. Pokazane są różne jej wersje. To się odkrywa, że warto czytać nie tylko książki przyrodnicze i naukowe, ale także sięgać po legendy, bo one mogą zawierać bardzo dużo ciekawych informacji o miejscach, w których się żyje i pomóc rozwiązać wiele tajemnic z przeszłości. I teraz paczuszka z wydawnictwa Forma. To będzie grubsza. I nie będę opowiadała o każdej książce tutaj, bo już jest tych książeczek dużo. Innym razem tylko Wam pokażę. O, jest to taki stosik. I teraz po kolei. Ćwiczenia z nieobecności. Lech Jakub. Książeczka wyjścia. Wojciech Czaplewski. Jarosław Jakubowski. Bardzo długa zima. Adrian Gleń, M. Artur Daniel Liskowacki, Eine Kleine. Liskowacki słynny jest z książek opowiadających o Szczecinie, o jego doświadczeniach jako pisarza, literata. Nicolas Bouvier, Na zewnątrz i wewnątrz. I troszeczkę pocztówek. Pocztówki to zwykle są reprodukcje obrazów właśnie wydane w tej formie lub plakatów, czasami zdjęć. Elevator ma sporą kolekcję tych pocztówek, są one nietypowe, nieszablonowe i właśnie w tej kolekcji Elevatora też wydano cztery pocztówki z czterema Oli reprodukcjami. To są pocztówki z Formy i Elevator. Zszyty. Jak wygląda w środku? To jest dość nietypowe czasopismo.
bo czasami wymaga rozkładania, przecinania i tak dalej. Tak jest właśnie tutaj, już widzę, ale to sobie później zobaczę. Jest też no, takie są nietypowe wkładki, przezroczyste, które sprawiają, że efekt czytanego tekstu jest nieco inny. Tak to w środku wygląda. Każdy tom jest poświęcony innemu twórcy, innym kierunkom. I dzięki temu możemy wejść tak troszeczkę w najnowszą sztukę, to co się w niej dzieje, przyjrzeć się im. Poprzednie tomy rozpisane są tutaj z tyłu, tematyka, i można sobie po nie sięgnąć, zamówić na stronie wydawcy. Polecam. I teraz jeszcze książka z wydawnictwa Albus. Zwykle się już nie godzę powoli na pisanie o książkach, którym nie patronuję. No ale tutaj zrobiłam wyjątek z bardzo ważnego powodu. Jest to wydawnictwo, które wydało książkę Olgi Ptak, Kto ukradł jutro. Kto ukradł jutro, to nie wiem, czy dobrze pamiętacie, czy ktoś z Was sięgnął po tę książkę, którą Wam polecałam. To książka o niepełnosprawności, o tym, w jaki sposób my odbieramy niepełnosprawność, w jaki sposób brakuje nam wykształcenia i empatii wobec tego wszystkiego, z czym mierzą się osoby niepełnosprawne. Brakuje nie tylko przechodniom, brakuje także rodzicom tego wykształcenia, cierpliwości, bo o ile rozumiemy swoje własne dzieci, to czasami też stygmatyzujemy dzieci inne, bo nie jesteśmy w stanie zaakceptować tego, że one funkcjonują nieco inaczej, że jest jakiś powód do tego, żeby zachowywały się inaczej i funkcjonowały inaczej. Olga Ptak ma niesamowitą wrażliwość i jeśli macie okazję, to sięgnijcie po jej książki, bo ona pięknie pokazuje, że nic nie jest zero-jedynkowe, że empatii potrzebują zarówno odbiorcy niepełnosprawności, bo jednak niepełnosprawność jest dużym problemem, jak i rodzice. Także Wam zdecydowanie polecam książki Olgi Ptak, a teraz jeszcze niedługo będę pisała o książce Agnieszki Kacprzyk Skąd jestem? I Katarzyny Jackowskiej Endemu Tkaczka chmur. Także to są lektury. O, i jeszcze mamy tutaj płytę Tkaczka chmur. No to sobie posłuchamy. Którą z książek chcielibyście przeczytać? Po którą sięgniecie? Czy macie w planach książkę Sakowicz? Czy może Niewrzęda Was też zaintrygował? Czy Wasze dzieciaki znają to się w tarapatach? Lub znacie jakąkolwiek książkę Pawła Maja? Sięgacie po książki wydawnictwa Skrzat? Ja bardzo chętnie, bo one są bardzo mądre. Mają świetne przesłania na temat tego, w jaki sposób budować relacje. No i zachęcam Was przede wszystkim do zajrzenia na fanpage Listy do N, do sięgnięcia po książkę. Bo książkę można dostać w nietypowy sposób, a w jaki sposób, to musicie się dowiedzieć właśnie na stronie Tomasza Wantuły. Polecam i zapraszam i dzielcie się relacjami i wrażeniami z Waszych lektur, z tego, która książka Was zachwyciła, jaką chcielibyście mi polecić, jaką chcielibyście polecić też innym.
Na jakie premiery czekacie? Do zobaczenia.